Książka dotyczy Kolumbii. Jestem bardzo ciekawy Twoich relacji i książki, i w ogóle Twoich relacji z Kolumbii. Wszystko zaczęło się od tego, że jak pamiętasz, prowadziłem studio telewizyjne i pewnego dnia wyjechałem do Kolumbii. Sobie tak w tej Kolumbii pomyślałem, że te kilkanaście godzin spędzania w studiu codziennie to już nie jest moja bajka, że tak naprawdę parę lat temu, robiąc portal Podróżniczy Kompas, marzyłem o tym, żeby ruszyć w podróż po świecie, a tutaj mnie coraz więcej interesów trzyma, coraz więcej kontraktów, umów i tak naprawdę nie mogę być wolnym człowiekiem. Jak zobaczyłem Kolumbijczyków, którzy nie mają pieniędzy, którzy zarabiają z ledwością 1000 zł, to jest taka pensja, że to już jest w ogóle wow, super. Czy u nich 1000 zł to jest więcej niż u nas 1000 zł? Dużo więcej, bo tam są ceny niskie, litr paliwa 3 zł, fryzjer 15 do 18 zł, więc ceny są rzeczywiście niskie. Natomiast jak zobaczyłem tych szczęśliwych ludzi, którzy każdego dnia podchodzą z wielką euforią i radością do spotkanych na drodze przechodniów, to sobie pomyślałem, o nie, 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 36 lat na karku, ruszam w podróż, trzeba sprzedać studio.